W naszych wiadomościach m.in. o pierwszej w historii konsekracji dziewicy w diecezji bielsko-żywieckiej, także o Dniu Świętości Życia w Bielskiej Katedrze oraz o telewizji Lumen w warszawskim episkopacie. W uroczystość zwiastowania pańskiego 8 kwietnia biskup Piotr Greger przewodniczył w kaplicy Bielskiej Kurii pierwszemu w historii diecezji obrzędowi i konsekracji dziewicy. Podczas liturgii na pytanie bielsko-żywieckiego sufragana, czy chcesz być konsekrowana i zaślubiona naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, Synowi Bożemu, 31-letnia parafianka z Milówki odpowiedziała twierdząco. Konsekrowana dziewica otrzymała obrączkę i księgę liturgii godzin. W homilii biskup Greger, analizując opisany w Ewangelii dialog między aniołem Gabrielem a Maryją, wskazywał na zarysowaną w nim uniwersalną strukturę, która zdaniem hierarchy ukazuje drogę prowadzącą człowieka do spotkania z Bogiem. Biskup przy okazji przypomniał, że obrzęd konsekrowania dziewicy ma bogatą historię i sięga korzeniami rzymskiej tradycji drugiej połowy IV wieku. Zwrócił uwagę, że kobieta pochodząca z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Milówce wkracza na drogę życia konsekrowanego po rozpoznaniu na modlitwie drogi swojego powołania. Czystość to miłość z najwyższym znakiem jakości, to gwarancja, że człowiek widzi w czystości wartość, która zdecydowanie przewyższa pożądanie czy emocjonalne zauroczenie. Jeśli człowiek nie chroni czystości, wówczas ludzka miłość staje się brudna, okaleczona fizycznie, psychicznie i duchowo, podkreślał sufragan i przypominał, że konsekrowana czystość stanowi misterium niepodzielności, a w praktyce jest środkiem prowadzącym do doskonałości chrześcijańskiej oraz służbą miłości wobec drugiego człowieka. Kościół powrócił do konsekracji dziewic w latach 60. ubiegłego stulecia dzięki papieżowi Pawłowi VI, a w 1994 roku w czasie synodu biskupów w Rzymie Jan Paweł II przypomniał o praktyce wdowieństwa konsekrowanego. Niewiele jest dokumentów traktujących o dziewicach i wdowach konsekrowanych. Istotne znaczenie ma dla nich adhortacja apostolska Jana Pawła II Vita Consecrata oraz jego list apostolski Rosarium Virginis Marie. Podstawą jest obrzęd konsekracji dziewic w mszale rzymskim. Prośbę o przygotowanie i udzielenie konsekracji należy kierować do biskupa swojej diecezji. Uroczyste nabożeństwo ekumeniczne z udziałem duchownych katolickich, prawosławnych, grecko-katolickich i luterańskich z Polski, Słowacji i Moraw rozpoczęło Międzynarodową Konferencję Cyrylo-Metodiańską, która odbyła się 10 kwietnia na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Sesja naukowa z okazji 1150. rocznicy przybycia świętych Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy miała za zadanie przybliżyć intelektualne i duchowe dziedzictwo braci sołuńskich. Ksiądz profesor Józef Budniak, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji, zwrócił uwagę, że od ubiegłego roku na Słowacji i Morawach organizowane są specjalne sesje naukowe oraz nabożeństwa dziękczynne, by w ten sposób podziękować świętym, którzy przybyli 1150 lat temu na Wielkie Morawy. Od ubiegłego roku jest specjalna komisja, komitet, który organizuje nie tylko konferencje naukowe związane z przybyciem świętych Cyryla i Metodego na Wielkie Morawy, ale również są nabożeństwa dziękczynne, aby w ten sposób podziękować tym świętym Cyrylowi Metodemu za to, co przynieśli tu na nasze tereny, bo wówczas do państwa wielkomorskiego sięgały takie tereny jak cały Śląsk, 3/4 Małopolski, Morawy, Słowacja, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Bułgaria. To było wielkie państwo, które potrzebowało między innymi swoich czasopism, książeczek do nabożeństw, Pisma Świętego. Nie było tego, ponieważ Słowianie tylko porozumiewali się fonetycznie. Cyryl i Metody przynieśli ze sobą alfabet, cyrylicę. To właśnie cyrylica jest fundamentem alfabetu naszego polskiego, czeskiego, słowackiego. I można powiedzieć, że od strony tej filologicznej Cyryl i Metody już powinni otrzymać jakieś wielkie zdziękczynienie za to, że mamy alfabet, że możemy porozumiewać się na wielu płaszczyznach. Również to jest zasługa Cyryla i Metodego, powstała liturgia, liturgia słowiańska. Chrześcijanie katolicy mogli już rozumieć teksty liturgiczne odprawianą mszę świętą w języku słowiańskim. To jest bardzo dużo. Przetłumaczyli Pismo Święte na język słowiański. A oprócz tego Cyryl i Metody przynieśli ze sobą już w formie języka słowiańskiego na piśmie prawo, czyli można powiedzieć, że te stosunki, relacje w społeczeństwie już były unormowane prawnie. Tak może w skrócie, największe wydarzenia, jakie, czy największe takie momenty w życiu Cyryla i Metodego, które my dzisiaj wspominamy
i za to dziękujemy Panu Bogu. Dlatego też konferencja, która się wpisuje w szereg konferencji, które odbywają się na terenie Słowacji, na terenie Mora, odbywa się również na terenie Polski, aby uświadomić sobie, kim byli święty Cyryl i Metody. Uczestnicy konferencji otrzymali na koniec reprodukcję obrazu Jana Matejki Apostołowie Słowian z Bazyliki w Welechradzie. Obraz ten osobiście przekazał świątyni sam autor z okazji tysięcznej rocznicy śmierci świętego Metodego 6 kwietnia 1885 roku. Do dziś dzieło znajduje się w jednym z ołtarzy tej świątyni. Inną pamiątką, którą otrzymali uczestniczący w cieszyńskiej sesji naukowej, była reprodukcja obrazu Panny Marii z Dzieciątkiem Matki Pojednania, namalowanego w 1919 roku przez Emanuela Ditita według bizantyjskiej ikony z Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie. Ikona także znajduje się w Morawskiej Bazylice, która w IX wieku była biskupią stolicą jednego z braci Sołuńskich. W konferencji udział wzięli m.in. ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji ostrawsko-opawskiej w Republice Czeskiej biskup Franciszek Wacław Lobkowicz oraz biskup słowackiej Nitry William Judak, hierarcha ze Słowacji, który jest także historykiem Kościoła, przedstawił wykład pod tytułem Aktualność tradycji cyrylometodiańskiej w Słowacji po rewolucji aksamitnej. Założenia nowego programu duszpasterskiego na lata 2013-2014 omawiali dyrektorzy wydziałów duszpasterskich kurii diecezjalnych na dwudniowych obradach Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski w domu rekolekcyjno-formacyjnym na warszawskich Bielanach. Relacją ze spotkania dyrektorów wydziałów duszpasterskich, duszpasterzy krajowych i delegatów Konferencji Episkopatu Polski dla różnych środowisk będzie można zobaczyć na stronie telewizji Lumen. O rozwoju tej internetowej inicjatywy ewangelizacyjnej opowiadała Elżbieta Król-Cebulska, dyrektor Wydziału do Spraw Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Bielsku Białej. By finansować kosztowne przedsięwzięcie, utworzono Fundację Lumen. Internetowa telewizja oferuje komentarze do Ewangelii, relacje z wydarzeń ewangelizacyjnych w kraju, wydarzeń w diecezji bielsko-żywieckiej, wywiady oraz bloki tematyczne, np. skierowane do kobiet czy do młodzieży i do dzieci. Emitowane są świadectwa wiary oraz wideokonferencje. Celem telewizji Lumen jest ewangelizacja, pozytywne pokazywanie Kościoła, promocja chrześcijańskiego stylu życia, budowanie jedności Kościoła, inspiracja dla środowisk kościelnych i poznawanie się wzajemne ruchów. Telewizja zachęca też do korzystania ze swoich informacji parafie. Wystarczy pobrać odpowiedni kod ze strony www.lumentv.pl, by utworzyć na stronie swojej parafii okienko, w którym automatycznie pojawiać się będą co tydzień nowe treści ewangelizacyjne. Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na następne spotkanie dotyczące programu duszpasterskiego. O Lumen Telewizji, czyli internetowej telewizji służącej nowej ewangelizacji, pani Elżbieta Król-Cebulska. Chcemy robić tą telewizję Lumen po to, żeby jednym z celów jest zmiana wizerunku Kościoła. To znaczy chodzi o Kościół taki widziany przez media, prawda? Media mają no to do siebie, że ten wizerunek Kościoła tam nie jest zbyt dobry. Dlatego my chcemy robić programy, które mówią o wspólnotach, o żywym Kościele, o ludziach, którzy żyją Bogiem i pokazywać Kościół od strony pozytywnej. Kolejnym takim priorytetem jest ewangelizacja. I tutaj i kerygmat, i komentarze do Ewangelii, które pokazują, jak żyć Ewangelią na co dzień, świadectwa, rekolekcje. Kolejnym elementem jest promowanie chrześcijańskiego stylu życia. To są te programy dedykowane dla poszczególnych grup. Już jeszcze czekają mężczyźni na swój świat i rodziny się szykują, także zaczyna się to jeszcze bardziej powiększać. I budowanie jedności Kościoła poprzez przekaz informacji w wiadomościach. Media mają taką zaletę, że potrafią robić taki efekt globalnej wioski. Jeżeli wiemy, gdzie się coś dzieje, to ludzie zaczynają tym żyć, zaczynają o tym mówić, nabiera to swoich własnych kształtów. I taki jest cel tych właśnie wiadomości Lumen. Chodzi o pewne uzupełnienie takiego braku w przekazie wiadomości. Dlatego, że o ile jeszcze takie hierarchiczne wydarzenia, takie, które dotyczą poszczególnych hierarchów, się przebijają w mediach, to o nowej ewangelizacji praktycznie w mediach nie ma nic. Więc jeszcze raz podziękowanie i za samą inicjatywę, i za takie też solidne parcie ku rozwojowi. Tak, chciałbym skierować tutaj jak najserdeczniejsze też zaproszenie do oglądania tej telewizji Lumen. Jest to ewenement w Polsce, poza tą wielką telewizją Trwam, tutaj diecezjalna telewizja, która powstała w takim szybkim czasie z pięknymi sukcesami,
ona powinna się znaleźć na tych stronach internetowych, myślę, każdej diecezji i także każdej parafii. Te główne motywy i przesłania, nauczanie Kościoła, potem także to, co dotyczy liturgii, diakonii Kościoła, to wszystko może się znaleźć w zasięgu naszej ręki bez angażowania nadmiernie dużych środków. Dzięki właśnie samej inicjatywie księdza biskupa Bielsko-Żywieckiego, tych, którzy telewizję Lumen założyli, którzy ją organizują, którzy w niej pracują, tym wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za dodanie kurażu wszystkim innym diecezjom w całej Polsce. Przychodzący na świat nie jest sprawą tylko ojca i matki, ale przede wszystkim Boga Stwórcy, mówił biskup Tadeusz Rakoczy, który w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 8 kwietnia przewodniczył mszy świętej w Bielskiej Katedrze. Uroczysta liturgia koncelebrowana była najważniejszym punktem diecezjalnych obchodów Dnia Świętości Życia. Ordynariusz Bielsko-Żywiecki w homilii podkreślił, że jedną z fundamentalnych prawd, o których należy pamiętać, jest to, że przychodzenie na świat dziecka nie jest jedynie osobistą kwestią. Nikt nie może powiedzieć, dziecko to moja osobista sprawa, ani ci, którzy dziecka nie chcą, ani ci, którzy nie myślą nawet przez moment o jego ewentualnym poczęciu, ani także ci, którzy pragną potomstwa, ale boją się o losy dziecka czy o siebie. Poczęcie jest sprawą Boga i człowieka, mówił biskup, wskazując na Maryję jako patronkę szczególnie tych matek, dla których okoliczności poczęcia nie są proste. Podczas mszy część osób zadeklarowała podjęcie modlitwy w ramach adopcji dzieci poczętych. Przed liturgią specjalny wykład zaprezentowała dr Anna Byrczek z hospicjum Świętego Kamila w Bielsku-Białej. Znana lekarz podkreślała, że hospicjum to nie tylko też życie, ale po prostu życie. Zwracała uwagę na to, jak bardzo chory chce być przydatny i zauważany. Przypomniała o wadze modlitwy chorych i za chorych. Odwołując się do konkretnych swoich doświadczeń, wskazywała, jak ważne w opiece hospicyjnej jest poprawianie jakości życia nawet w największym cierpieniu. Bez wiary wolontariusza w krzyż, który prowadzi do zmartwychwstania, opieka hospicyjna nie ma sensu, podkreślała dr Byrczek. Diecezjalne obchody Dnia Świętości Życia przygotował Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Bielsko-Żywieckiej Kurii. Występ chóru gospelowego Croydon SDA Gospel Choir z Londynu zakończył 11 kwietnia w Bielskim Kościele Palotynów 14. edycję Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. Kilkunastoosobowy chór śpiewający żywiołowo o Bogu podbił serca bielskiej publiczności festiwalowej, która gorąco oklaskiwała brytyjskich artystów. Grupa śpiewaków, znana z wielu koncertów, występów telewizyjnych oraz nagrań, wykonała utwory napisane głównie przez Kena Bartona, wokalisty i dyrygenta chóru, oraz znane standardy muzyki gospel. W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej odbyły się w sumie 4 koncerty w różnych miejscach, m.in. w kościołach katolickich i ewangelickich Bielska-Białej. Cały festiwal rozpoczął się 8 kwietnia wykonaniem fragmentów dzieł kompozytorów muzyki sakralnej w kościele pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Solistką była światowej sławy artystka operowa Małgorzata Walewska. Kolejny wieczór wypełniła muzyka żydowska, a trzeciego dnia w ewangelickim kościele w Bielsku-Białej wystąpił chór prawosławny z Bułgarii The Great Voices of Bulgaria, który zaprezentował prawosławne pieśni starocerkiewne. Patronat nad festiwalem objęli ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Tadeusz Rakoczy oraz biskup diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler. Cykl 10 plakatów Dekalog według cyklu filmowego Krzysztofa Kieślowskiego autorstwa krakowskiej graficzki Ewy Bajek-Wejn zwyciężył w zorganizowanym przez Bielską Galerię Środowisk Twórczych konkursie Dekalog Droga Życia. Laureatom konkursu nagrody wręczali 9 kwietnia w trakcie uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w Bielskim Centrum Kultury prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult oraz ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Tadeusz Rakoczy. Jak zaznacza kurator wystawy Piotr Czadankiewicz, praca Ewy Bajek-Wejn była już wielokrotnie nagradzana i zyskała uznanie licznych krytyków.
Graficznie no naprawdę wyjątkowo trafiony i taki interesujący. Jest to cykl komentujący cykl filmów Krzysztofa Kieślowskiego, ale plakaty w większości też tłumaczą się same w swojej, powiedzmy, dyskusji z dekalogiem. Drugą nagrodę na konkursie przyznano plakatowi Wiesława Łysakowskiego Nie cudzołóż, ukazującemu zawieszoną na haku na ubrania obrączkę małżeńską. Trzecią zaś nagrodę otrzymał Paweł Delekta za plakat Hierarchiczność świata z wizerunkiem monumentalnych schodów, symbolizujących 10 przykazań. W konkursie inspirowanym tematyką dziesięciorga przykazań wzięło udział 132 autorów z Polski, Białorusi, Chin, Japonii, Niemiec. Spośród nadesłanych 276 plakatów do wystawy zakwalifikowano 40 prac 27 autorów. 8 kwietnia w holu Bielskiej Kurii Diecezjalnej w Bielsku-Białej otwarto też wystawę zatytułowaną Dekalog w plakacie polskim z kolekcji Krzysztofa Dydo. Ekspozycja została przygotowana przez Diecezjalne Muzeum w Bielsku-Białej. Na zakończenie trzydniowych rekolekcji wierni z parafii świętej Barbary w Czechowicach-Dziedzicach uczestniczyli 7 kwietnia w Wieczorze Miłosierdzia. Rekolekcje i modlitewne spotkanie uwielbienia święto Miłosierdzia Bożego poprowadziła dla nich wspólnota diecezjalnej szkoły nowej ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego w Bielsku-Białej wraz z jej dyrektorem księdzem Przemysławem Sawą. Słowami, które poprowadziły obecnych tego wieczoru, był fragment Ewangelii według świętego Łukasza o miłosiernym Samarytaninie, który pod Jerychem troskliwie zajął się podróżnym napadniętym przez zbójców. Jak tłumaczył ksiądz Sawa, Jezus miłosierny jest Samarytaninem z tej przypowieści. Dziś, tak jak Samarytan w czasach Jezusa, próbuje się go wykluczyć z życia, uznaje się go za kogoś niepożądanego. A to właśnie on podchodzi do nas, obitych, pokaleczonych, zranionych. Jezus przychodzi do nas pełen miłosierdzia. Dla Niego żadne zło nie jest nie do odpuszczenia, chyba że nie żałujesz, nie wyznajesz Go. Na zakończenie spotkania ksiądz Ludwik, duży proboszcz parafii, dziękował diecezjalnej wspólnocie nowej ewangelizacji w imieniu parafian i księży za poprowadzenie rekolekcji i udzielił wszystkim błogosławieństwa na drogę ewangelizacji. Tomasz Gałosz z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Kętach wygrał finał 23. Olimpiady Teologii Katolickiej, który w dniach od 4 do 6 kwietnia odbywał się w Legnicy. Temat tegorocznej edycji konkursu Święci Apostołowie Piotr i Paweł, Urząd i Charyzmaty w Kościele nawiązywał do dwóch patronów diecezji legnickiej i obejmował zagadnienia nie tylko biblijne, lecz również dogmatyczne. Uczeń drugiej klasy kęckiego LO, który pokonał około 120 osób z całej Polski, przyznaje skromnie, że nie spodziewał się takiego sukcesu. Tak na pierwszy rzut oka to za mało się uśmiechasz jak na taki sukces. A uśmiech to nie jest taki ważny, szczególnie emocje w człowieku mają miejsce we wnętrzu przede wszystkim. A tak się złożyło, przyznam się, że nie spodziewałem się tego, że osiągnę tak dobry wynik na etapie ogólnopolskim w Legnicy. Było to dla mnie sporym zaskoczeniem, ale Pan Bóg błogosławił, widać. Tak miało być. Katecheta z Kęckiego Liceum ksiądz Piotr Konieczny zaznacza, że sukces w 99% to zasługa Tomka. Mój naprawdę udział, i to już mówię w sposób taki nieskromny, to niecałe 1% może. Rzeczywiście tu miałem szczęście, że trafiłem na takiego ucznia, którego nie trzeba było bardzo mobilizować, zachęcać, tylko podać informacje, spotkać się, raz zachęcić, raz wspólnie faktycznie przeanalizowaliśmy te teksty do pierwszego etapu, a później to Tomek sam pracował. Ja tylko dostarczałem informacje, jeżeli chodzi o z etapu diecezjalnego, jak mu poszło, przekazałem test, coś tam doradzałem, na co ma zwrócić uwagę, ale rzeczywiście to w zdecydowanej większości to jest praca Tomka. Nagrodą za pierwsze miejsce w OTK jest m.in. pielgrzymka śladami świętego Pawła do Grecji oraz indeks do kilku uczelni katolickich. Na koniec zaproszenie. Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich zaprasza na sesję, która odbędzie się 20 kwietnia w kościele przy dworcu w Bielsku-Białej. Przed mszą, której przewodniczyć będzie biskup Tadeusz Rakoczy, odbędą się dwa wykłady. O nowej ewangelizacji mówić będzie najpierw biskup Grzegorz Ryś, a wykład pod tytułem Przekaz wiary w Chrystusa według świętego Pawła wygłosi ksiądz profesor Edward Staniek. Cała konferencja rozpocznie się o godzinie 9. Przypominamy, 20 kwietnia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym tygodniu w naszych wiadomościach. Na kolejną edycję zapraszamy już za tydzień, a żegnając się jeszcze raz, zapraszamy na konferencję naukową, która odbywać się będzie, przypominamy, w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. Wszystko rozpoczyna się o 9:00, potrwa mniej więcej do godziny 1:30.